Cześć, z tej strony Adiuel. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych tematem technika spawania na moim kanale. W dzisiejszym filmiku zademonstruję Wam, jak spawać przetop w pozycji naściennej na blachach o grubości materiału 6 mm, które zukosowałem pod kątem 30 stopni, a następnie zmontowałem ze szczeliną otwartą o szerokości około 2,5 mm na blachach zewnętrznych lub, jak kto woli, na wybiegach lub na blachach start-stop. Dzięki tej technice montażu, z mojego punktu widzenia, materiał w trakcie spawania jest stabilny, szczelina się nie odkształca, a rozpoczęcie i zakończenie spawania mogę wykonać poza materiałem właściwym. Jeśli chodzi o sam montaż, w historii mojego kanału udostępniłem już taki filmik, i który zapiszę na kartach w trakcie dzisiejszego filmiku i na który Was serdecznie zapraszam. Następna kwestia, która jest również bardzo ważna, a może najważniejsza, to dobranie odpowiednich parametrów, a w szczególności gdy spawamy przetop w pozycji naściennej. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że wolałbym nie sugerować żadnych konkretnych wartości dla Was, z tego względu, iż każda ręka jest inna. Materiały, które mamy do dyspozycji, również są inne pod kątem na przykład grupy materiałowej, jak również maszyny, które mamy do dyspozycji, również inaczej pracują. Czasami mając do dyspozycji dwa urządzenia, używając tych samych parametrów, można odnieść wrażenie, że te parametry są całkiem inne. Powiem Wam, jakich ja parametrów użyłem na potrzeby dzisiejszego filmiku. Jeśli chodzi o natężenie prądu, 103 ampery, napięcie łuku 16,5 V, prędkość podawania drutu 3,7 m na minutę, z tym, że drut lity o średnicy pręta 1 mm. Jeśli chodzi o gaz osłonowy, ja mam do dyspozycji mieszankę argonu z 18% domieszką dwutlenku węgla, a przepustowość jego ustawiłem na 14 litrów. Proponuję, aby nie przesadzać z nadmierną ilością gazu w trakcie spawania przetopu, ponieważ może to mieć znaczący wpływ na jakość spoiny. Nadmierna ilość gazu osłonowego może na przykład wydmuchiwać przetop i z drugiej strony mogą się pojawić jakieś zwisy na nim lub podtopienia. Następna kwestia to technika spawania. Jak widzicie, wykonuję ruchy zapętlające między krawędziami obu materiałów, przetapiając je, jednocześnie podając spoiwo. Cały proces staram się obserwować od przodu, dzięki temu widzę, co robię. Z mojego punktu widzenia najbardziej odpowiedni kąt natarcia uchwytu w tym konkretnym przypadku to technika ciągni. Jak już mówiłem w trakcie trwania moich poprzednich filmików, dzięki technice ciągni jeziorko koncentruje się w głąb spawanego materiału. A w tym konkretnym przypadku jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, że koncentruje się jeziorko w głąb spawanego materiału, przetop jest wypychany na tylną część spawanych materiałów i dzięki temu jest on prawidłowo wykonany. Jeśli byśmy skorzystali na przykład z techniki nacierając uchwyt pod kątem prostym względem spawanego materiału, to istnieje ryzyko, że przetop może wyjść zbyt płaski, pomimo że dobierzemy odpowiednie wartości do spawanych materiałów. Absolutnie odradzam Wam spawania techniką pchaj uchwyt przetopów, a w szczególności w tej oto pozycji, ponieważ jest to skazane na niepowodzenie. Jeśli chodzi o spoinę, którą wykonałem,
Z mojego punktu widzenia jest ona prawidłowo wykonana i wielu z Was się na pewno ze mną zgodzi. Jeśli byśmy zajrzeli do jakiejś instrukcji spawalniczej, to najprawdopodobniej byłoby tam oznaczone lub napisane, że wysokość przetopu powinna wynosić minimum 1 mm i w tym przypadku, jak widzieliście, zostało to zachowane. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!